Cześć moi drodzy, jestem Atreo, witam was w kolejnym odcinku z House Flippera. No i cóż, remontujemy sobie ten nasz porzucony domek. Trzeba to coś odpicować. Ja myślę, że może zostawię te kolory, wiecie? Takie są nawet fajne, spoczy. Spoczy są kolory. Tu jest białe, tu są kafelki. Tu jest niebieski. Dobra, no to odmalować chyba. A chciałem wybić chyba szybę. Tak, chciałem tutaj wybić tą ścianę. Będę musiał zamurować ją chyba potem. Trochę tu poszerzyć. A tą też. Fenomenalnie. No jeszcze górę trzeba zbić. Tak, to się teraz zsunie. Trochę to poszerzymy. Będzie swobodne przejście. Dobra. No dobra, wziąć sobie niebieską farbę, jaka tylko to, jaka to jest farba teraz. Aha, to może być niebieskie albo... No dobra, no tak, 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 tak. Coś niebieskiego. Indygo? Czyżby to było indygo? No nie, nie. Nie indygo, granat nocy chyba też nie. Cenny błękit. Teraz będę próbował farby, kurde. Granat nocy chyba nie. Nie. No przy sennym błękicie dostaniemy zatem. Niech będzie tak. Tutaj trzeba coś zamurować. Może cegiełkami to wyłożę po prostu. Dobra, wnęki zostały zrobię, przemaluję na biało. Halo, gdzie ja malowałem? A tu. Także wnęki będą białe, będę trochę kontrastować. Zobaczymy, za ile to pójdzie. Dobra. Chyba starczy. Też odmalujemy, niech będzie. Jak dla mnie to trochę dziwnie, malowanie takich środków, ale no dobra. No i odmalowane. Fantastycznie. Sprzedaj. Dobra, to jest zielone. Zielone, zielone. I to jest chyba ten... Ten mocny zielony taki.
Właśnie, ciężka zieleń. No. Wydaje się trochę jaśniejsza. Znaczy na pędzlu tak jak na wałku, tylko ona potem się robi ciemna. Na nic bardziej zielonego nie ma. Nie. Gruszka? Nie, ona chyba za jasna. No. No nic, to będzie ta ciężka zieleń zatem. To możemy sprzedać. I wachlujemy tym. Dobra, będzie trochę ciemna, ale nie ma problemu. Myślę. Dobra. Blup. Nie mam pojęcia właśnie jak, co z tymi środkami robić. Jakby tutaj drzwi wchodziły elegancko, to nie trzeba by było nic robić. Ale zobaczymy. Pyk, elegancko. Na punkt umiejętności. Malowanie czyżby? Szybsze poproszę malowanie. Te ściany mnie interesują. Ale idzie teraz skubany. Dobra, jest. Pyk, pyk. Tutaj białe, a to też może będą płytki jakieś kolorowe. Dawaj białe. Nie, nie leśna mgiełka, nie. Zwykły biały tutaj. Trzeba pomalać tylko wnęki. Da za lepiej. Te okna tak trochę mechowo czyste, no ale są czyste teoretycznie. Ja się nie będę się wykłócał. Dobra, i teraz tutaj. Kurde, jak to pęknięcia kryja, wszystko elegancko. Chciałbym mieć taką farbę. No, nie starczy umywałka. Dobra, dawaj tutaj. Będzie jeszcze podłogę poprawić. A to się może jakieś inne płyteczki położy. Dobra, jest, okej. Niebieskie wnęki mnie irytują. Jeszcze tu. Dobra, i góra. I voila. Teraz to odświeżyć. Nie, chyba takie ceglane bym zostawił, tak jak tutaj są. Jak dla mnie najlepiej to wygląda.
Robię zawsze nam było to wyburzyć, postawić sobie takie morfany, bo to już od razu malowane są. To chyba byłby przerost formy nad treścią. No, to też jest malowane. Ja tu jakiś cegły wstawię chyba. Zobaczymy zresztą. Poszło. To już jest wnęka, dobra. A ta ściana na co? A też będzie wnęka, dobra. To jest odmalowane, jest tak, okej. Okay. Jeszcze tutaj wnęki. I nie umyte okno, o nie. Naprawdę. No minie to okno, to super mają patrzę, jaka to jest duża, kurde, raz, dwa idzie. I umyte. Dobra, to już jest. Podłogę, podłogę. To są płytki podłogowe. Nie, ale mogę użyć. Jako wyjść tam na podłogę. Niebieski jest, zielony jest. Nie będą jasno żółte. Dobra, oj. Teraz jakieś tutaj. Jakie by tam rzucić? Może takie? Mogą być, a tutaj drewno trzeba wrzucić. No. Panele ścienne. Chyba tak. I to. O. Nie to. Trzeba położyć. Przykryjemy te brzydkie cegły panelami. Podoba mi się, że jeden panel idzie na takie coś małe i na takie taką dużą ścianę. To jest fenomenalne zrobione. To nie widać. Dobra, fajnie. A też trzeba wymienić te drzwi. To stare. Jak już kładę, położę i tu. Dobra, jest. Jeszcze tu. Nie, młotem później, później. Pyk. Dobra, teraz tu. To wyłożę też to. Mnie też trzeba coś z zewnątrz jakoś to odmalować chyba. Bo taki trochę brudny szary wyszedł. Chociaż nie wygląda źle, tak mi się wydaje. Nie tak tragicznie, może zostać. Jeszcze jedne panele. Pyk i pyk. Dobra. Podłoga jeszcze tam była. Okej, to jest. Dywany, drzwi, biurka, inne, nie. Dalej wykładziny, to chyba to.
A też trzeba wymienić, bo to jest brudna. No, patrzcie, jaka różnica. Proszę bardzo, wytarta podłoga, już jest nowiutka. Fajnie, że to jest dźwięk, jakbym sobie kładł te porcelanowe czy inne jakieś takie płytki podługowanie panele, nie? O, proszę bardzo. Nowa podłoga, jak nowa. Proszę bardzo. Elegancko jest. Teraz sobie płytki naścienne jakieś może tutaj. Może taką cegłę? Niech będzie. Dobra, może być. No i cóż, trzeba porobić drzwi teraz wszędzie. Drzwi, dywany, drzwi. Może białe sobie postawiamy. Nie w tą stronę. Elegancko, są drzwi. Tu nie będzie drzwi, tu będą drzwi. I potrzebuję jeszcze dwie pary drzwi wyjściowych. Niech będą jasne. Już się nie będą pasować. No właśnie. Czemu by miały, co? Tak, chyba kupię sobie zwykłe drzwi, po prostu. W tą stronę. To też nie chcą mi pasować. Czemu? Co tu jest? Czemu to, co mi tu przeszkadza? Ale to będą w tą stronę. No najwyżej, no. Niech będzie, niech stracę. Nie. Czemu one nie chcą pasować? To mi powie. Mogą być, niech będzie. Dobra. Są drzwi wszędzie, to będzie przejście. Tu są drzwi elegancko. Włączniki świateł jeszcze powymontowywałem. Jest stary. Zamontujemy nowe po tej stronie. Tu zamontujemy. I tutaj trzeba wymienić płytki na ścianie. Tak, płytki ścienne. Jakie takie płytki ścienne? Proszę bardzo. Nie panele. Nie panele. Płytki ścienne. Proszę bardzo. Co można tutaj dziabnąć? Może takie, szachowe? Tak, czemu one takie porysowane są? I one są... Ja myślałem, że to jest jedna płytka taka, a to jest takie. A to nie chcę takich. To nie. To ja podziękuję. Nie no, może zwykle biała po prostu. To będą najlepsze.
Teraz po to wygląda, jakby ktoś nasikał, ale... No trudno. Zamontujemy tutaj te płyteczki, bo zajmiemy się łazienką. Jest odmalowane w kuchni. W łazience tak odmalowane są, dobra. Podęki tu w oknach. Dobra. Ja dużo się właśnie z tym płytkowaniem całym schodzi. Już samo montowanie urządzeń już raz, dwa idzie. Dobra, a właśnie, tak chciałem pogadać sobie w sumie. Jak pewnie część z was zauważyła, zacząłem sobie robić streamy, bo już całe dwa streamy. Kurde. Pytanie, czy do was, czy ktoś by z was to oglądał w ogóle, wiecie jak to jest, nie? Bo ja sobie mogę robić, nie? A pytanie, czy ktoś to w ogóle będzie oglądał. Także dajcie znać w komentarzach pod filmami, czy wy macie w ogóle chęć oglądania takich streamów. I czy macie chęć oglądania streamów z gier, w której kompletnie nie potrafię grać. Miałem, znaczy myślałem sobie, że właśnie ostatnio były Citysy, to że może kiedyś sobie zrobić jakoś na dniach, może coś typu Perkele Simulator 2018, a ja w to kompletnie nie umiem grać, także to wiecie, może być śmiesznie, hehe, albo nie, ewentualnie dajcie znać, co wy myślicie o tym, jakieś gry podrzućcie też, ewentualnie co byście chcieli zobaczyć, czy coś, ten deseń. Także łazienka. Każde będzie approved. Jakieś pomysły czy cośkolwiek. Także dajcie znać. Co wam tam się wydawało zobaczyć tutaj? Bo nie chodzi o to, żeby było śmiesznie, także wiecie. Śmiechowe gierki czy coś. Nie Fortnite. Nie, Fortnite nie. Ale coś, nie wiem, znaczy, jak mówię, jakiś pomysł, to dajcie znać. Ja tutaj montuję łazieneczkę. Elegancko, raz, dwa. No i jest. Nie ma tych grzejnika łazienkowego, no trudno. Mogę zamontować toaletę. Trochę ciasno będzie, ale... A masz fairy. Jeszcze ci zamontuję, wiesz co ci zamontuję? Masz, straj taśmę ci zamontuję, proszę bardzo. Cieszę się. Do tego jakiś może jakiś taki ten, umywaleczka, szafeczko może, o. Żeby sobie schować graty jakieś. Nie po więcej papieru ściernego chciałem powiedzieć. Papieru toaletowego, nie ściernym, nie ściernego nie używajcie. Może jakieś lustro jeszcze. Proszę bardzo. Co ma być, to będzie. Jesteśmy w kuchni. Kuchnia. Po pierwsze potrzebujemy slim. Duże to jest? Za duże. Ta zabudowa kuchenna.
Nie zmieści się lodówka. Potrzebuję jakąś taką małą lodówkę zwykłą, białą. A to będzie sama egida, no dobra. Chyba, żebym sobie poskładał to krawków. Dobra, nie będzie. A czemu to jest takie? To jest narożne, a nie taką nie. Nie, to zwykłą, no. My na razie tutaj potem sobie będziemy to układać. WGD pewnie by było. Pralki, nie, lodówka, koi właśnie. Może nie. O. Proszę bardzo. Mogę dostawić sobie zlewik. Umywalkę, przepraszam. Do tego możemy tutaj wrzucić sobie elektryczną kucheneczkę. Jest. Tu możemy jeszcze okap wrzucić. Może być. I tu jeszcze jakąś szafeczkę. I mi coś... Kurde, co ja tu wcisnę teraz. O slimową? Nie. Kurde, fajans. Jest druga narożna. To mi teraz nie podeszło, powiem wam szczerze. Nie. To mi nie podeszło tym razem. Jakie to jest szerokie? Może takie coś po prostu. Może być. Może być tam. Okapik jest. Tam przesunąć, nie? Kaloryfer jeszcze. Jest. Kucheneczka jest. Teraz tutaj. Kaloryfer. Jeszcze tutaj. Dobra, wszystko jest pomontowane. Teraz tylko trzeba ogarnąć jakoś salono jadalnie i przedpokój. Tak, jakąś kanapę na pewno. Łóżka, krzesła, kuchnia, kinkety, stoły. Mam taką małą szafeczkę na buty. O!
Ja chciałem jakieś fotele czy coś. Sofy właśnie. O Jezu, nie. Duże to jest. Zdecydowanie za duże. Jakieś małe potrzebuję. Miodowy pas. Kuźwa, biały. Prawie łaty. Ech, co tutaj wstawić? To jest za duże. Za duże. No nic, trzeba tutaj dopierdzielić taką bardziej jadalnię, czy jakiś stolik. Coś biel. Stolik jest. Sełka jakieś. Takie zwykłe, bo to prosty jest ten. Jest czarny. Jest. Lubię kontrasty. Dobra, stoi. No, miejsce do jedzenia. Tutaj można jakiś, nie wiem, co tu wstawić. Szafkę, taką komodę bardziej. Gdzie to było? Szafki. Taka nie za wysoka. Taka komoda może. Może trochę większa. O. Dobra. Tutaj można coś powiesić. Jakieś coś, nie wiem. Żadne usypianie. Ale wiecie co, zrobimy to w kolejnym odcinku. No musi się zrobić 400 minutowa, tego bym nie chciał. Także w kolejnym odcinku będziemy sobie kończyć remoncik tego zapomnianego, opuszczonego domku. To byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. My widzimy się w kolejnym materiale. Pa, pa.